Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dostałem pytanie w komentarzu, jak zrobić, kiedy mamy dwa dropdowny pokazujące ten sam option set, ale jeżeli wybierzemy w pierwszym dropdownie opcję A, to wtedy w tym drugim dropdownie nie możemy tej opcji wybrać. Jest ona niedostępna i nagrałem taki filmik, jak rozwiązać taki problem, ale co się okazuje dalej? Jeszcze jest tam taki mały szczegół, te dropdowny mają mieć jakąś wartość początkową, tą defaultową wartość i wtedy pojawia się właśnie ten błąd z recursion when evaluating property data source on element. Ten nasz właśnie dropdown ma problem ze źródłem. Więc dostałem znowu kolejny komentarz i spieszę już rozwiązać ten problem. Od czego zaczynamy? Oczywiście od option seta, więc zrobimy sobie menu options, dodamy sobie opcję opt 1, opt 2, opt 3, ok, mamy sobie nasze opcje, a następnie dodamy dwa dropdowny. Weźmiemy sobie stronę, którą ułożymy layout na wiersz, dodamy sobie tutaj grupę pierwszą, która będzie typu kolumn, to będzie nasz dropdown po lewej stronie. Bierzemy sobie naszego dropdowna, szukamy dropdownów, jest dropdown, jest on dynamiczny, zrobimy go od razu na, dobrze, niech będzie to jak jest. Tutaj ustawimy sobie też ten sam sposób. Ten layout nas mało interesuje. Dzisiaj skupiamy się na tym, żeby tu mieć dynamiczne dane. Wybieramy wszystkie opcje. Naszym źródłem danych są właśnie opcje. Wyświetlamy tutaj display. OK, mamy to. Teraz duplikuję sobie ten nasz element. Mamy tu z drugiej strony i w tym drugim dropdownie wszystko wygląda tak samo. Ale ten jeden szczegół, pierwszy ze szczegółów jest taki, że jeżeli wybierzemy coś w tym dropdownie A, to w tym dropdownie B ma nie być dostępnej tej opcji. Więc w tych All Options jeszcze odejmujemy sobie opcję z dropdowna A, która już jest tam wybrana. OK. I następnie robimy to samo z opcją w dropdownie A minus nie pozwalamy na wybranie tego, co jest w dropdownie B. I odejmujemy sobie dropdown B value. OK. I takie coś nagrałem, coś takiego pokazałem, zaprezentowałem. Zobaczcie, mamy opt 1 tutaj. Opt 1, ok, tu wybieramy sobie opt 3, tutaj 0, możemy sobie, zobaczcie, powybierać różne opcje, niżej je sobie jeszcze wyświetlimy, więc dodajemy sobie od razu tutaj teksty, pokaż mi dane z tego dropdowna, dropdown A value, Ctrl D i tak samo tutaj dropdown B value display, tu też jeszcze display, więc jeszcze raz zrobimy sobie preview i wyświetlimy znowu rzeczy, więc mamy opt 1, wybieramy tu opt 2 i zobaczcie, nie ma tu opcji pierwszej do wyboru, a tu nie ma opcji drugiej do wyboru. Wybieram opt 3 i tutaj nie mam już opcji trzeciej do wyboru. Teraz mogę wybrać sobie jakąś inną opcję, mamy opt 2 i tak możemy się bawić w nieskończoność, ale chcemy jeszcze mieć jakieś defaultowe wartości w tych naszych option setach, w tych naszych dropdownach dokładnie. Więc ustawiamy default value, na przykład tu opt 1, zaś tutaj ustawiamy opt 2. I co wtedy mamy? Odświeżam sobie ekran i mamy tutaj, zobaczcie, error, ten sam, który, no, podobny, który miał właśnie mój widz, więc niestety takie rozwiązanie nie jest zbyt dobre, bo właśnie tworzy nam tutaj jakiegoś errora. Jeszcze raz sobie odświeżymy. Jak tutaj sobie klikamy po naszej aplikacji, zobaczcie, cały czas nam to działa, ale jednak mamy jakiegoś niefajnego errora, którego fajnie byłoby się pozbyć. Co możemy zrobić? Jak możemy to naprawić? Ustawimy sobie custom state, w których będziemy trzymali opcje, które możemy sobie wybrać. Więc bierzemy sobie dropdown A, dodajemy custom state z naszymi dostępnymi opcjami options i wybieramy tutaj menu options i jest to lista. To samo zrobimy w dropdownie B. Też wybieramy sobie tutaj options, dodajemy nowy custom state, menu options, będzie to lista i ustawiamy to jako źródło naszego dropdowna. Więc tu wybieramy dropdown B options. To samo robimy w tym naszym elemencie, w tym miejscu, clear. I ustawiamy sobie kolejne elementy, mianowicie jak się nam załaduje strona, dodajemy workflow, które wypełni nam te option set, więc wyłapujemy sobie wydarzenie page is loaded i wtedy ustawiamy set state of an element i w the dropdown A ustawiamy options i ustawiamy wszystkie opcje oprócz opcji, która jest defaultową opcją w tym naszym drugim dropdownie, czyli opt 2, bo tak sobie wybraliśmy o tutaj w tym naszym miejscu. Więc odejmujemy sobie od tego minus element, odejmujemy opt 2.
I to samo robimy z dropdownem pierwszy, tym drugim, czyli B, więc mogę sobie skopiować tę naszą akcję, wybrać dropdown B i odjąć opt 1, bo opt 1 jest defaultową wartością dla dropdowna pierwszego. Co jeszcze potrzebujemy zrobić? Jak sobie odświeżymy teraz naszą aplikację, to mamy tu opt 1, opt 2 wybrane, nie mamy żadnego errora, tu mam dostępne tylko opt 1 i opt 3, a tutaj opt 2 i opt 3. Co musimy zrobić? Jak zmienimy sobie wartość tutaj na opt 3, to byśmy chcieli, żeby tu opt 3 przestało dla nas być dostępne, a powinno być dostępne opt 2. Więc musimy sobie wyłapać jeszcze wydarzenia, że jakiś element został kliknięty, na przykład dropdown pierwszy albo dropdown drugi, nie element, tylko wartość została zmieniona, unInput value is changed w dropdownie A. Jeżeli w dropdownie A coś się zmieniło, to źródło danych dropdowna B zostało zmienione. Więc w dropdown B możemy znowu skopiować sobie tę naszą akcję. Teraz będziemy znowu ustawiali wszystkie opcje. Odejmiemy tylko opcję tę, która jest wybrana w dropdownie pierwszym value. I to samo robimy dla tego drugiego naszego elementu, czyli jak coś zmieniliśmy sobie w dropdownie drugim, to wtedy w dropdownie pierwszym zmieniamy wartość i odejmujemy to, co było w tym dropdownie drugim value. OK. Odświeżamy naszą aplikację i zobaczmy, jak to wygląda. Więc mamy opt 1 i tu mamy dostępne tylko te opcje, które są dla nas naprawdę dobre. Tutaj tak samo, nie mamy możliwości wybrania opt 1, nie mamy żadnego errora, mamy wybrane defaultowe wartości, więc wybieramy sobie opt 3 i patrzymy, tak, nie możemy teraz wybrać opt 3. Super, to chyba to, co chciał osiągnąć mój widz, mam nadzieję taką. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę, serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś aplikację, napisz do mnie koniecznie maila lub zostaw komentarz. Cześć!